Gdyby Mini produkowano przed wojną, byłoby to czwarte najbardziej historyczne auto świata. Czwarte, no bo pierwszym, drugim i trzecim z racji wieku są Garbus, 500 i Model T Forda. Niestety Mini mogłoby być co najwyżej ich pokoleniowym dzieckiem, ale pierwszym, co stawia go wprawdzie w linii drugiej, ale za to na jej czołowym miejscu. Mini zatem to technicznie pierwotna esencja niesplamiona nowoczesną techniką. Oczywiście mówimy o generacyjnie pierwszym Mini, bo ono właśnie przed nami. Skonstruowano je z myślą o bardzo masowej produkcji, po to, żeby i Brytyjczycy posmakowali motoryzacji dla milionów, jak wcześniej Niemcy i Włosi, a czego również próbowali Francuzi swoją rynówką czwórką. Mini miało być więc małe z zewnątrz i duże w środku. Pomysł wydawać by się mogło absurdalny, ale taki właśnie Mini był. Rozjeżdżali się nim młodzi i starzy, nawet Jaś Fasola i członkowie królewskiej rodziny. Jednym słowem, Mini to maxi pomysł. Wystarczy jeszcze wspomnieć, że Miniak trzykrotnie wygrywał Monte Carlo, wtedy jeszcze nie dla aut historycznych, a byłoby i czwarte zwycięstwo, gdyby nie nieregulaminowe wtedy halogenowe reflektory i kontrowersyjna dyskwalifikacja przez francuskich sędziów. W małego Johna pakowano silniki od 850 do 1300 cm3. Pierwszy raz w historii w modelu produkcyjnym obniżono pojemność skokową w stosunku do silnika prototypu, bo z 950 do 850 cm3, byle tylko obniżyć zużycie paliwa i zredukować ilość miejsca pod maską. Mini wytwarzano w 10 krajach, w tym i we Włoszech, w ówczesnej krainie małych samochodów, tam pod słynną nazwą Mini Innocenti. Brytyjski oryginał produkowany był w wielu odmianach, w tym jako sedan, pick-up, militarny, budgie, clubman estate, a więc kombi, czy też wyczynowy Cooper S. Mini wiele lat wyposażano w 10-calowe koła, co przy założeniu maksymalnym rozstawie kół i osi pozwalało na porównywanie go z go-kartem. Co ciekawe, w Europie jedynie polski Mikrus miał podobne 10 cali pod nadkolami, z tą różnicą, że na ostatnie Mini z dawnej serii zakładano już cali 13, a to ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z tendencjami europejskiej unifikacji rozmiarów. Pierwowzór Mini produkowano w latach 1959-2000. Od tego czasu kusi nas już nowe Mini, ale o nim innym razem.